25 lutego. Druga obiekcja. Boża wierność. Bo cóż z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Z pewnością nie. Trzeci rozdział od 3 do 4 wiersza. W Rzymian 3, od 1 do 2 zauważyliśmy, że Paweł rozważa korzyści wynikające z bycia Hebrajczykiem. Żydzi byli uprzywilejowani, gdyż przez nich Bóg dał światu Pismo Święte. W ten sposób górowali nad wszystkimi narodami. Jeden z autorów wyraził to następująco. Przez posiadanie prawa Żydzi górowali nad poganami. To tak jak z wykształceniem. Wykształcony człowiek ma wielką szansę w życiu do tego, od tego, który nigdy nie chodził do szkoły. Jednak ten wielki przywilej prowadzi do kolejnej wątpliwości. W umysłach przeciwników Pawła rodziły się obiekcje. Bo cóż z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Co z faktu, że niektórzy Żydzi nie mieli dość wiary i nie odpowiedzieli właściwie na Boże miłosierdzie? Czy brak wiary lub pożądanej reakcji usuwa Bożą wierność? Czy Bóg nadal będzie wierny obietnicom danym w Starym Testamencie, że będzie błogosławił tych, którzy Go miłują i sądził niesprawiedliwych? To pytanie jest nadzwyczaj ważne dla Pawła i jego czytelników. Bo jeżeli Bóg nie jest wierny swoim obietnicom, wszystko inne nie ma żadnego sensu. Jeżeli nie możemy polegać na Bogu i Jego drogach, nie możemy mieć zaufania do niczego. W 4 wierszu Paweł zdecydowanie neguje takie myślenie. Z pewnością nie, żadną miarą. Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. Chodzi o to, że choć nie można ufać obietnicom człowieka, Bóg jest absolutnie wierny i dotrzymuje słowa. Rzymian 3:4 Paweł cytuje Psalm 51. Obyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Cytując ten psalm, apostoł skierował uwagę czytelników na fakt, że choć Bóg ukarał Dawida za grzech popełniony z Batszebą, jednak nadal okazywał mu swoją wierność. Tym samym Bóg pozostał wierny swemu przymierzu, swym obietnicom, choć Dawid nie okazał wierności. Każdego dnia powinniśmy wielbić Boga za to, że możemy w pełni ufać Jego Słowom. Możemy polegać na Jego obietnicach zawartych w Jego Słowie. Choć niewierny okazał się cały Kościół lub poszczególni wierzący, dobrą wieścią jest to, że Bogu można ufać. Ludzka niewierność nigdy nie usunie wierności Bożej.